Cześć, z tej strony Mateusz, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 26 kwietnia. Właśnie uprawiam pod kukurydzę. Jak widzicie, w tym roku uprawiam katrosem, a nie broną aktywną, bo w zeszłym roku uprawiałem broną aktywną. Dlaczego katrosem? Z prostej przyczyny. Jutro ma przyjechać siać, także trochę mi się spieszy. Chciałem dzisiaj skończyć, jest 19 godzina, także chciałem dzisiaj skończyć tą uprawę. Więc dlatego postanowiłem, że zrobię to katrosem, żeby szybciej poszło. Przełożymy sobie nawigację do John Deere'a, z czego sam kieruję. Powiem Wam, że AutoTrak mocno uzależnia. AutoTrak czy jakakolwiek inna nawigacja mocno uzależnia i jednak no nie trzeba się tak skupiać na tym kierowaniu, a można się skupić na tym, co się dzieje z tyłu za maszyną. O, jeszcze sobie mogę fotel odwrócić i tym bardziej lepiej kontrolować, co tam się z tyłu dzieje, szczególnie, że to jest taka dosyć piaszczysta gleba i potrafi się czasami ta talerzówka przytkać, nie przerabia tej masy ziemi tak jak powinna. Niektórzy z Was pewnie dobrze wiedzą, ja mam wały podwójne, jeden rurowy, drugi strunowy przy katrosie. Nie polecam tych wałów, jeśli się zastanawiacie nad tymi wałami, to nie polecam do żadnej uprawy, czy to do uprawy pożniwnej, czy to do uprawy przedsiewnej. Te wały to jest jedna wielka porażka. To jest taka kopia wałów Lemkena, tych tandemowych. Nie uważam, że to jest zła kopia, bo to jest dobra kopia tych wałów. Może nawet lepsza, bo tu jest jeden większy, drugi mniejszy wał. Te wałki fajnie doprawiają właśnie glebę. No tutaj to nie ma co doprawiać, bo tu jest lekka gleba, tu jest czwarta, do góry jest kawałek piątej klasy. Akurat jest to działka jedyna nasza... O, coś tu się nie aktywuje, miał to track. To jest nasza jedyna działka, na której mamy piątą klasę gleby. Na całym areale mamy tylko 2 hektary piątej klasy, także no nie ma tragedii. Tu na dole jest czwarta A, coś tam czwartej B pewnie. No nie jest to jakaś mocna gleba, no jak widzicie robi się mąka za katrosem. A jest to dopiero pierwszy wjazd w pole tak naprawdę w tym roku, bo tu nie było nic ruszane. Tak postanowiłem, że nie będę włókował, nie będę nic robił kompletnie, bo w zeszłym roku powłókowałem i to był duży błąd, bo przyszła susza. No i niestety tą włóką zrobiłem więcej szkód jak korzyści. Powiem tak, podburaki też uprawiałem na razówkę, fajnie to wyglądało, tylko że podburaki robiłem broną aktywną. Więc ten wał przy broni aktywnej jest pierścieniowy, gumowy, więc on fajnie zagęszcza, fajny robi podciąg. No i buraki mają idealne tutaj warunki do wschodów. Tu po prawej stronie są buraki, zaraz się najwyżej wyjdę na zewnątrz i Wam pokażę, jak tam buraczki wyglądają. Jeszcze nie wschodzą, buraki zasiałem 19 kwietnia, dosyć późno w tym roku. Z tej przyczyny, że no trochę mnie usługodawca zrobił w konia z siewem. Miał przyjechać dwa razy, no i nie przyjechał. Ale w sumie z perspektywy czasu, patrząc na to, co się dzieje na zewnątrz, jakie są warunki pogodowe, to wydaje mi się, że to była dobra decyzja, znaczy to był dobry przypadek, że akurat nie dojechał z siewem. Jeszcze to trzeba wprawy nabrać z wjeżdżaniem z talerzówką, bo szczerze mówiąc to pierwszy raz talerzuję na autotraku, także też wiadomo, trochę wprawy trzeba nabrać. Jak jeździłem bez autotraka, to jeździłem raz przy razie, bo jak sobie robiłem właśnie takie zagnania, to teraz jestem co trzeci przejazd sobie jeżdżę i potem co trzeci przejazd sobie robię zagnania i potem sobie kolejne zagnanie robię, tworzę. Jak wcześniej robiłem bez autotraka talerzowanie, to no niestety, ale musiałem jeździć raz przy razie, bo jak jeździłem właśnie w takich zagonach, no to niestety, ale zostało albo pół na przykład talerzówki do zrobienia, albo nawet, nie wiem, metr talerzówką do zrobienia. I to później był przejazd na pusto, niepotrzebny i to też w sumie więcej czasu schodziło. Bo wiadomo, na zagnaniu możemy zrobić mniejszy poprzecz. Jak jeździłem raz przy razie, to robiłem poprzecz na 5 talerzówek, czyli na 20 metrów. Dosyć duży, no ale John Deere nie ma jakiegoś mega skrętu, także no inaczej nie dał rady. A teraz jak robię na zagnania, to praktycznie 3 przejazdy wyjdą talerzówką, więc też zawsze coś tam szybciej pójdzie, większa wydajność. Także myślę, że dzisiaj spokojnie sobie skończę tą uprawę. Ogólnie to dzisiaj śnieg padał, był przymrozek minus 4 w nocy. Piszcie w komentarzach, jaka tam u Was była temperatura. Dzisiaj jest 26 kwietnia, poniedziałek. No wiem, że tutaj w Kujawsko-Pomorskim wszędzie praktycznie tam koło minus 3, minus 4 przymroziło. Rzepak specjalnie nie jest jakieś tam w jakiejś zaawansowanej fazie pompkowania, więc tutaj nie powinno być problemu. No ale zobaczymy, będę obserwował, czy jakieś straty będą w zawiązanych łuszczynach. Jeśli będą jakieś straty, to wiadomo, znaczy powiem tak, ubezpieczenie na pewno zgłoszę, a czy będą straty, to się okaże na drugim szacowaniu w rzepaku. Także zawsze warto po takich przymrozkach zgłosić straty i wtedy później ewentualnie drugi raz przyjeżdżają i sprawdzają, szacują, czy faktycznie są niezawiązane łuszczyny, czy nie są.
No w zeszłym roku sporo było strat z mrozowych rzepaków, w maju akurat przyszły przymrozki. Trzy razy pod rząd dostał rzepak strzała w przeciągu kilku dni. Co się zregenerował, to znowu dostał, minus 7 w zeszłym roku było, więc wtedy już naprawdę było konkretnie. No popękały łodygi też, było sporo niezawiązanych łuszczyn, ale i tak summa summarum plon był rewelacyjny, więc strach pomyśleć, jaki byłby plon, gdyby tych przymrozków nie było. No co trzeci przejazd jest trochę za ciasno, chyba co czwarty będę jeździł, tak patrzę teraz. Wiadomo, wszystko kwestia opanowania odpowiedniej techniki z nawigacją. Tu jeszcze jest zalepiony. Jak było uprawiane pod jęczmiem, było trochę mokro w dołku, no i niestety te wały mają kolejny minus, że się mocno zalepiają. No i później no, albo dziubać, albo poczekać, aż się same odkują. Powiem tak, kiedyś dziubałem, teraz mi się już nie chce tego robić. Tu już się wykruszyło, także tutaj też się powinno wykruszyć. Jeśli uprawiamy na zmiennej glebie, typu na przykład glina i taka gleba, to no, trzeba cały czas pod nośnikiem kontrolować głębokość, bo na glinie będzie za płytko, a na lekkiej glebie będzie za głęboko. Jak uprawiałem pod groch, to też tak było właśnie, że miałem poprzeć bardzo ciężkiej, takiej ilastej, zwięzłej gleby, a reszta była taka bardziej piaszczysta. No może nie aż tak piaszczysta, ale i tak ta talerzówka się zapadała na tej glebie. No i się pchało później przed wołami, no i ciągnik, wiadomo, miał później ciężej, niepotrzebnie głęboko szło. Tu jest dosyć głęboko zrobione. Tu było uprawione jesienią Kultimerem na 25, 26, może 27 cm. Ja mówię 25, no miało być 28, ale w sumie chyba aż tyle nie było, bo John Deere trochę stękał. Więc trzymam się tego, że było 25 cm. Raz katros po żniwach, drugi raz katros w celu zniszczenia samosiewów. No i później Kultimer na 25. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jak widzicie, zaraz tu jest wilgoć przy, można powiedzieć, pod powierzchnią, pod tą cienką skorupką. Inna uprawa wczesną wiosną mogłaby spowodować to, że właśnie bym sobie przesuszył niepotrzebnie glebę, jak w zeszłym roku. Dlatego mówię, dobra, zostawiam to i zrobiłem narazówkę. W burakach fajnie to wyszło, bo w burakach też właśnie robiłem broną aktywną narazówkę. Tu też po Kultimerze właśnie buraki są zasiane. Ciekawe, jak nie będzie różnicy w plonie, to powiem wam, że to jest całkiem fajna opcja na uprawę buraków. I w ogóle rozważam taką opcję na tych lżejszych stanowiskach, żeby robić wiosną uprawę pod buraki, bo nie mam co robić z gnojowicą trochę i no nie chcę za dużo lać tej gnojowicy wiosną, bo wiadomo, żeby nie było jakichś przypaleń w burakach. Dobra, tu jest rządek buraków. Trochę tutaj też deszczu spadło po tym siewie. Ogólnie założyłem sobie 2 cm głębokość, maksymalnie 2 cm głębokość siewu buraków. W zeszłym roku siałem na około 3, w tym roku stwierdziłem, że jest dużo wilgoci. Ogólnie to jest mój drugi rok buraków, jakby ktoś tam nie wiedział. Także jestem totalnym amatorem w burakach. O, chyba był. Nie, to jest nawóz. Jestem totalnym amatorem w burakach i dopiero się uczę, można powiedzieć. Chociaż całkiem źle nie wyszło. Jeśli ktoś tam się by pytał, jaki plon buraków, w zeszłym roku miałem zbiór na 20 września. Nie, na 15 września. Plon 64 tony z hektara, cukier chyba był 15,3, więc myślę, że całkiem przyzwoicie odmiana polska. Więc jak na polską odmianę to... Nie no, tu już chyba nie znajdę. Więc jak na polską odmianę to chyba nieźle. Nie wiem, czy znajdę, czy nie znajdę. Pewnie będą cięcia na filmie, bo zanim ja to znajdę, to... O, jest. Zobaczcie. Jest, nawet nie skiełkowało. Dokładnie tydzień dzisiaj jest. 19 były siane, dzisiaj jest 26. Dokładnie tydzień. Nawet otoczka nie namiękła. Nie rozkruszyła się. O, w rękach ją rozkruszyłem. Także buraki jeszcze nie kiełkują. No jak mają kiełkować, jak było minus 4 w nocy? No nie będą kiełkować. Myślę, że na przestrzeni 4-5 dni powinno się zacząć coś dziać z tymi burakami, bo jutro już ma być chyba 14 stopni. Siane było Kwernelandem monopilem, z siewu nic nie nagrałem. Jakoś tak wyszło, że wszystko szybko i nic nie nagrałem. Monopilem 18-rzędowym, fajny siewnik, powiem wam. Tylko ja jak to ja, no ja bym trochę ten siewnik inaczej ustawił. Jak dla mnie był za mały docisk relicy zrobiony, bo miejscami na cięższej glebie jest... nie relicy, tylko sekcji siewnej. Miejscami na ciężkiej glebie są trochę za płytko. Ładna miniaturka, żeby była. Telefon mi pokazuje, że jest 6 stopni na zewnątrz. No więc ciepło to na pewno nie jest. Ale powiem tak, niektórzy marudzą, że o, kiepski kwiecień. No szczerze mówiąc, no może już trochę jest przesada z tym zimnem.
Ale przyzwyczailiśmy się trochę do tego, że w kwietniu jest, chodzi się w krótkim rękawku. A przeważnie kwiecień to był taki, że chodziło się raczej właśnie w kurtce. Jak pewnie niektórzy z Was zauważyli na kanale Bardowskiego czy na kanale Klas Polska, miałem okazję brać udział w wydarzeniu Wyzwanie CEMOS organizowanym przez Klas Polska. Mega fajne wydarzenie, sporo nowej wiedzy, ciekawej wiedzy, no i przede wszystkim sporo poznałem fajnych osób, bardzo mądrych osób. No fajna jest ta ekipa w Klas Polska, bardzo profesjonalnie podeszli do tematu właśnie tego całego testu. No muszę powiedzieć, że wygrałem to wydarzenie, zresztą to pewnie ci co obejrzeli to wiedzą. Udało się wygrać. Szczerze mówiąc to nie byłem pewny taki siebie, że wygram to wydarzenie. Tak podchodziłem do tego raczej z myślą o tym, że no będzie ciężko wygrać to wydarzenie. No ale jakoś tak wyszło, że no obrałem całkowicie inną taktykę na to, jak ustawić ciągnik. Ja powiem Wam tak, gleby wielkopolskie, czy tutaj no, nasze kujawsko-pomorskie na pograniczu Wielkopolski nie są jakieś mega ciężkie, to nie są żuławy. Chodziło o jak najniższe spalanie. Dlaczego wydaje mi się, że żeby uzyskać jak najniższe spalanie, to nie można ciągnika załadować na maksa obciążnikami. No tak sobie przemyślałem, no jednak chyba miałem rację. Nie wiem, czy miałem rację, no wygrałem wydarzenie, to chyba jakiś wpływ to pewnie miało. No i właśnie kolejna kwestia, ciągnik miał 440 koni, Axion 960, a Gruber z tyłu był 5-metrowy na 30 cm. Jechał 11 km na godzinę, także on jakoś się nie pocił specjalnie z tym Gruberem. Jeśli gleba jest lżejsza i obciążymy ciągnik za mocno, to ten ciągnik będzie mocno siadał w tej glebie. Jeśli ciągnik nam mocno siada, to automatycznie przednie koła mają więcej gleby do przerobienia, tak jakby pchają tą glebę. Można sobie to łatwo wyobrazić, wiecie, no jedzie lekki ciągnik, no to ten ciągnik jedzie po wierzchu. Jedzie ciągnik ciężki, to ten ciągnik nam mocno siada w tej glebie, mimo tego, że mamy niskie ciśnienie, to on bardziej siada. Są większe opory toczenia, no i ma automatycznie więcej paliwa. Więc tak jak mówię, jeśli to byłyby żuławy, to obciążyłbym ciągnik na maksa. Dałbym te 2,6 tony na przodzie, po tonie na każde koło, to wtedy tak. Ale jeśli to jest właśnie taka gleba nasza wielkopolska, która nie jest jakaś mega nośna, ona raczej mocno sprzęt w niej siada. Także jeszcze raz zapraszam Was do obejrzenia tego filmu na kanale Bardowscy i na kanale Klas Polska. Myślę, że jutro nagram film z siewu kukurydzy. Znaczy nie myślę, tylko no nagram film z kukurydzy, z siewu kukurydzy. Także wyczekujcie w ciągu kilku najbliższych dni kolejnego filmu z siewu kukurydzy. W tym roku znowu odmiany majsadur wpadły na pole, raczej wpadną na pole. Jakoś do tego majsadura mam chyba największe zaufanie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dlaczego teraz jadę na rękę, bo sobie zmniejszyłem szerokość maszyny i trochę mi tutaj ścieżki nie pasują. No i to chyba byłoby na tyle w tym filmie. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych filmach, cześć!